Teraz o pomocy dzieciom, którym pomagają dzieci. Wolontariusze ze Stowarzyszenia Wiosna przez cały rok pilnują i tłumaczą lekcje innym uczniom. Kupują także przybory szkolne. Ale przed świętami zrobili coś wyjątkowego. Pomalowali bombki choinkowe i zorganizowali aukcje przez internet. Dzięki temu ich pomoc jeszcze będzie większa. Łukasz sobie szkoda. Wycinanie, klejenie, malowanie i suszenie. Praca nad bombką to nie przelewki. Produkt musi być najwyższej jakości. Każdy stara się zrobić jak najwięcej i jak najlepiej, bo każda bombka to krok, by pomóc. To są dzieci, którym przez cały rok szkolny, co tydzień nasi wolontariusze na indywidualnych zajęciach pomagają osiągać swoje pierwsze sukcesy. Kuba miał ogromne problemy w szkole, groziło mu powtarzanie klasy. Z pomocą przyszedł wolontariusz. Teraz Kuba jest już w szkolnym samorządzie, a dziś sam przyszedł pomóc. Jak wiosna da radę sprzedać te bombki, to na pewno więcej dzieci będzie szczęśliwych z tego, że będą miały pomoc. Bombkowa akcja odbywa się po raz pierwszy, ale już ma swojego dobrego ducha, który podarował do ich ozdobienia szczere złoto. Mamy tutaj bombkę, na której mamy 24-karatowe złoto. Jest to złoto, które na pewno podniesie wartość tej bombki. Bo taka bombka na choince to prawdziwa satysfakcja. Tym bardziej, że licytując te cacka, pomagamy dzieciom. Łukasz sobie szkoda, Kronika. A pomoc wciąż potrzebna. Akcja Szlachetna Paczka została przedłużona. Na świąteczne prezenty czeka jeszcze ponad 2200 rodzin.